Witaj Grzegorz, jak zdrowie? W porządku. Kiedy wracasz? To się okaże, w poniedziałek. To już tak daleko, że lekarze pozwolą ci trenować? Znaczy tak naprawdę, jeśli w poniedziałek będę miał wyniki badań i się okaże, że jest wszystko w porządku, no to myślę, że z miesiąc, półtora jeszcze troszkę będę musiał odczekać, tak żeby ta chemia w tym organizmie jakoś się rozpłynęła i do treningu. Jak wyglądasz formalnie z klubem? Jeszcze masz kontrakt ważny? W tym roku się kończy. Rozmawiał ktoś z tobą już a propos przedłużenia? Jeszcze nie. Jeszcze? No, myślę, że jak tutaj wyniki będą pozytywne, to już będzie można zacząć rozmawiać, tak? No bo tak naprawdę teraz to o czym mam z nimi rozmawiać? Ja w ogóle nie wiem, na czym stoję, oni też nie wiedzą, także no, bez sensu by była ta rozmowa. Brakuje ci siatkówki, bo twoja obecność na meczach chyba o tym świadczy. Tak, moja obecność jest bardzo sporadyczna tak naprawdę, bo bardziej to poświęcam ten czas rodzinie, bo to jest jedyny moment, gdzie mogę ten czas poświęcić dla rodziny. A tam od czasu do czasu staram się właśnie tutaj do chłopaków przyjść, trochę się nawet niekiedy poruszać delikatnie. Czy powiedzmy twoja sytuacja zdrowotna w jakiś sposób wyeliminowała cię, powiedzmy, zainteresowania transferowego? Czy ktoś dzwoni, pyta się, wysyła maile? Szczerze powiedziawszy, to moja choroba po prostu dała mi taki luz, że kompletnie od siatkówki się odczepiłem przez pewien czas. Dałem sobie spokój, zająłem się po prostu tymi ważniejszymi sprawami, jeśli chodzi o zdrowie. Słuchaj, przeglądając media, przeglądając fora, cieszy się ogromną sympatią. Popatrz, i to wynika z twojego usposobienia bardzo pozytywnego do życia? No ja generalnie do wszystkiego pozytywnie. To ludziska cię lubią. Pozytywnie generalnie do wszystkiego podchodzę, więc nie wiem, nie czytam forów, także... To co, zdrowia życzę, pozdrowienia dla żony i wesołych świąt. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.